Co? Ło, mamy. Gdzie my jesteśmy? Kim jesteśmy? Co tu robimy? Nie mam absolutnie pojęcia. Robię to dla waszego bezpieczeństwa. Bo jak coś przybiegnie, to ja was obronię. Monster. Co? This game requires Discord server as a supporting tool. Maybe later? Co? Okej, witam. No, Sagi oczywiście tutaj. Grańskopolis. A to jest Sparky Marki. Po co ta gra chciała dostęp do Discorda? Dostęp był? Czy mam wejść na jakiegoś Discorda? Nie wiem. Ale zaintrygowało mnie. Jeżeli macie dosyć gier typu Poppy Playtime, Garden of Banban, cokolwiek, whatever, to mam dla was dobre wieści. Na razie idziemy lasem. Jest wszystko porozrzucane. What the fuck? Się wystraszyłem. Idźmy ścieżką, I guess. Ale co to jest za tytuł? Sparky Marki. Wiedziałem, to było zbyt położone, zbyt convenient, żeby się nie zapaliło. Ło, mamy. Jo, to już jest lepsze niż Poppy Playtime. Hulajnogi elektryczne. Mogę jedną sobie pożyczyć i uciec przed potworem jak coś. I guess nie tutaj. O, tu jest. Okej, czyli mi się wydaje, że to będzie dokładnie coś typu Poppy Playtime, że idziemy, ma być uroczo, nie będzie uroczo. Monster. Monster. Wykrzyknik Monster. Co to gwiżdże? Czy to jest nasz Sparky Marki? To chyba on. Naprawdę musiał być ten Mace tutaj. Żyjesz, morda? Ale fajne, co jest? Lighting is activated. On zniknął. O mój Boże, te dźwięki. O, tu jest wyjście. Poza tym, że na razie to jest walking simulator, po prostu to mi się podoba ta gra. Mogę teraz tutaj wejść? Nie, jest zamknięte. Zgaduję, że idziemy za światłem. Nie czytałem opisu tej gry. Gdzie my jesteśmy? Kim jesteśmy? Co tu robimy? Nie mam absolutnie pojęcia. Mam tylko nadzieję, że będziemy robić tu coś więcej niż iść. To chodzi o to, że Discord jest potrzebny, bo to jest jakieś ARG i to trzeba rozwiązać tą grę. Mam nadzieję, że nie, bo chciałem sobie po prostu luźną grę przejść. Czy to są komendy na Discordzie? Okej, czy mogę jeszcze raz dołączyć na ten serwer Discord? Sprawdźmy to. Tak, to o to chodzi, więc teraz tak, wykrzyknik Monster. O, okej, to tak działa. I jeszcze wykrzyknik, co my teraz znaleźliśmy? Amberos. Attention Authorized Personnel. Okej, tu jest kolejny kod QR. O co chodzi z tą grą? Już go skanuję. Ten kod QR mnie zaprowadził na stronę Steam. Idźmy za lampami, I guess. Zaprowadził nas tutaj. Okej, włączyliśmy kolejne światła. Wykrzyknik code. Your password spark. Hasło to spark, ale gdzie wpisać to hasło? Spark. O. Okej, chyba zważałem. Dobra, i teraz to jest flara? To jest legitna broń. W takim razie możemy teraz iść do tamtej szyby. Okej, będę strzelał. Lepiej nie podchodź. Gdzie była ta jaskinia? Dobra. I bum. Cóż tu mamy? Okej, dobra. Elevator not found. Amber Spark is advanced technological recreation camp for children built by Sparks Incorporated. Teraz chyba w takim razie możemy wrócić tam na początek. Znaczy na początek, tam gdzie były te drzwi zamknięte, bo wydaje mi się, że to może nam otworzyć te drzwi. Przejdziemy teraz ponownie za żółtym kablem. Tu byliśmy? Okej. Czy powinienem się wrócić po kolejny taser? Naprawdę mi się nie chce, ale tutaj mi chyba sugerują, żeby mi się przydało. O mój Boże. Robię to dla waszego bezpieczeństwa. Bo jak coś przybiegnie, to ja was obronię. Więc teraz jak tu przyjdę, to zgaduję, że będę mógł otworzyć te drzwi. The crossing door. Tak. Hell yeah, to jest fajne.
No dobra, ale czas, czemu nie mogę tu nic zrobić? O mój Boże, ale mi się nie chce. Mogę wyłączyć. To wyłączy tam prąd? Będę mógł przejść, czy to nie tak działa? To definitywnie nie tak działa. O nie, ja to zamknąłem, będę musiał iść teraz naokoło. Żarty sobie ze mnie robicie. O, dobra. Tu się otwiera coś. Zobaczmy. Mam ze sobą broń jak coś. Może się uda. Naprawdę tu nic nie ma? Ja jestem ślepy. Mówimy się w Skyrim'a i można się na coś wspiąć. Ja już naprawdę nie wiem, co tu można jeszcze zrobić. Ja naprawdę nie wiem, co tu można zrobić i chyba się daje. No dopiero 4 z 18. Wiecie co? Ja mam dzisiaj mało czasu. Może to kiedyś na jakimś streamie dokończę. Nie wiem, co się dzieje z tą grą.